O proszę. A symbolem tego placyku to jest ta rotunda, zwana tutaj Koloseum. No przez całe lata to była jakaś dyskoteka, potem jakiś regularny porno klubik. Ostatnio to jakaś reformowana synagoga miała się tam wprowadzić, no ale widzę, że w tej chwili to przestrzeń społecznościowa, no to jakaś nieokreślona sprawa, no bo ortodoksi nie chcą reformistów. No proszę, cała ta instytucja to jest jakieś tam, dla mnie zawsze było jakieś takie skrzyżowanie socjalistycznej Rywiery, takiej, wiecie Państwo, Warna, tego Morze Czarne, Rumunia może trochę. Proszę bardzo, skrzyżowanie, jak mówię, socjalistycznej, komunistycznej, komuszej Rywiery z jakąś taką parodią starożytności, no Koloseum, tu amfiteatrzyk, w którym stoję. Proszę, całe to betonisko to już ma 50 lat prawie, no to nie żarty, nie? Tak stoi. No proszę, jak elegancko odgradza miasto od morza. Tam Palemki, plaża elegancko, tam jest dalej maryna też. Maszty widać troszkę, prawda? No, dołem przejeżdżają samochody, tam na dole, bo tam są dwie kondygnacje tego betoniska w dół. To były jakieś tam sklepy różne, knajpy. Wszystko jakoś popadało, przerobili to na jakieś takie szemrane kluby bilardowe, no jaskinie hazardu, że tak powiem, policja to pogoniła. Tam na dole to było też kineczko, kino całkiem fajne, nazywało się Szachaw, czyli mewa. Należało do takich dwóch cwaniaczków Golan Globus, producenci filmowi. Izraelczycy, ale siedzieli w Hollywoodzie, tam nakręcili z 200 takich różnych filmików akcji, no prawie 200. No i mieli też sieć kin tu w Izraelu, to jedno z nich tam nawet niezłe było, to kineczko też oczywiście padło. Proszę Państwa, to jest olbrzymia przestrzeń. Odgradza po prostu, tutaj wpada w nią bulwar Ben Guriona, tam dawniej stoi domek, gdzie Ben Gurion mieszkał, prawda? I odcina po prostu normalnie szarego człowieka od Morza Śródziemnego, proszę. Te betonowe potworki, te słupki, to dawniej były, teraz to są latarnie. Ale dawniej to były takie betonowe parasole, to mogły się zwalić komuś na łeb, więc je zdjęli, przerobili, tylko słupki zostały przerobili na latarenki. No, latarenki też są eleganckie, jak widać. Najbardziej to lubię ten domek. To się naprawdę kojarzy z jakimś koślawym Partenonem, coś tego, raczej komuchy nad Morzem Czarnym, jak mówię. Proszę, betonisko. Na dole tam teraz, jak mówię, samochody przejeżdżają. Tam jest też parking, stacja paliwowa. No, parę lat temu tu chcieli tutaj zbudować takie cztery wieżowce futurystyczne, żeby zburzyć to całe to świństwo i zbudować tu cztery wieżowce, no, które by jeszcze oczywiście jeszcze bardziej zasłaniały morze. Nawet zaangażowali do tego słynnego architekta z angielskiego, tego, jak on się tam nazywa, Norman Foster, tego co postawił ten domek Metropolitan na placu Piłsudskiego w Warszawie, no. No, stal, szkło, to tam jeszcze beton oczywiście, to jest tak zwana, miała być architektura high-techu, no ale nie te czasy, proszę Państwa, nie te czasy. Tam przecież obrońcy Wybrzeża Morskiego się skrzyknęli na fejsiku, no i jakoś tam zablokowali tą inicjatywę wieżowcową. No i obawiam się, że niestety to będzie tak stało jeszcze i pokutowało to betonisko następne 50 latek, jak dobrze pójdzie. Kikara Tarym, Tel Awiw.